Jak potwierdziła rzecznik prasowa szpitala Aleksandra Gradowska, decyzją lekarza koordynatora ratownictwa medycznego oddział został zamknięty do odwołania. Do tej pory Krajowy Ośrodek Referencyjny do Spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdził trzy identyfikacje szczepu bakterii. Wczoraj do badań wysłano następne próbki. Jak zapewnia rzecznik prasowa, w szpitalu wdrożone zostały wszelkie procedury. Prowadzony jest również ścisły nadzór epidemiologiczny w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Bakteria ta jest odporna na antybiotyki i może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia.